Radio Conchita, proszę Państwa, dzisiaj 19 listopada 2017 roku, dzień biednych i ubogich być może, okazja jedyna, aby się zastanowić nad sensem życia, do czego to wszystko zmierza, po co to jest, dlaczego jest zło, cierpienie, które nas spotyka, no ale skoro jest Bóg, który nas stworzył, dlaczego On dopuszcza do tego cierpienia, czy jest szansa, nadzieja, że to się w ogóle kiedyś skończy, ale dlaczego? Na to pytanie, dlaczego jest cierpienie, chcielibyśmy znać, bo przecież Bóg, który jest naszym Ojcem, by chyba nie chciał, abyśmy cierpieli. No to więc przy tym dniu takim bezdomnych, czy ubogich, czy jakich, no to możemy mieć okazję jedyną w swoim rodzaju, żeby się nas zastanowić, ale też, wiecie Państwo, nazwy, dlaczego się nazywa to tak, a to tak, bo przecież nawet mówią o Lady Gaga, był taki artykuł, że Lady Gaga jest jako bezdomna, w sensie, no nikt nigdy nie wiedział dlaczego. To więc można się chyba domyślać, ale było w tym artykule, że ona ciągle w podróży jest, Lady Gaga, ciągle jeździ, ciągle zwiedza i ciągle tworzy. No skoro występuje, to musi coś sama stworzyć, autorsko. Także no, takie rzeczy jak bezdomna tu dla średniowiecznych katolików w Polsce, no to Nieciekawe słowo, że ludzie nie dość, że sami się nie lubią, nienawidzą, kaszlą w tych tramwajach stołecznego miasta, hukają na siebie, nie są zadowoleni, że jest ich za dużo, na przykład do stołu, gdy jest jakiś podział zupy, jest ich za dużo, to wtedy kaszlą na siebie, parskają, tak, no coś okropnego. Także tam, gdzie bieda, tam tak się dzieje, proszę Państwa. Karteczki w galerii zachęta, ta Hanna Wróblewska też za plecami rozdaje, tak żeby kto nie widział. No wiecie Państwo, jak jest bieda, ona ma dwa winka, a 10 osób do tych dwóch winek, to komuś musi dać, komuś musi nie dać, to więc stąd, a Żydzi to lubią się dzielić, no to stąd jest tak, że ona za plecami porozdaje tym swoim kolegom, a ktoś zaufany podejdzie, że chciałby na bankiet wejść sobie tam dalej, pouczcować, no to już nie mam, powie Wróblewska. Także widzicie Państwo, to są takie sytuacje, że swój swemu sprzyja, albo po znajomości sąsiadce, koleżance, prawda? A osoba, która jest ze sztuką związana, no akurat nie skorzysta z tego. Dlaczego? Dlatego, że dystrybucja kiepska, podział jest fatalny, gdy nadaje to nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom and jeszcze i Ekstra. Także my tak tu mówimy o tym zdrowym jedzeniu, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Mówiłam tutaj, że w Tesco Ekstra jest dobre jedzenie, że jest w Tesco Ekstra zdrowe jedzenie, ale z kolei pełno jest takich łapciuchów, którzy korzystają z nieuwagi ludzkiej i zawierają im wszystko, jak coś tylko ktoś na sekundę zostawi i utylizują. Nie ma. Radio Conchita po przerwie. Także dzień takich biednych ludzi, bo to ja bezdomnych to nie wymyśliłam, ale mówią dzień biednych ludzi. No to święty Franciszek to i ten święty katolicki Franciszek, no i ten papież, który też jest Franciszkiem. No to dzisiaj jest na topie. Nawet mówili mi, że tam gdzie narzetnicy ci bezdomni się karmią, to dzisiaj tam jest wielkie święto, wielki posiłek, ale widzicie Państwo, iść i tylko jeść, aby pić, to przecież pokarm i napój
No to nie prowadzą do Królestwa Bożego, chociaż trzeba jeść, no. Ale byli tacy ludzie, którzy w Panu Bogu umarli i umarli może i z głodu, ja wiem. Chociaż psalm mówi, że Bóg nie dopuści, żeby krzywda sprawiedliwemu się stała, żeby nie widział nikt, żeby sprawiedliwy żebrał chleba. No bo jeszcze umrzeć to mógł, bo mogliby go zagłodzić. Też i Daniela i towarzyszy chcieli zagłodzić i spalić w ogniu. No ale kto służy Jahwe, to czasem jest taka pokazówka, że nie zostanie spalony, że nie zostanie zagłodzony. Radio Conchita. Radio Conchita. Specjały jest to trwały i często w konsekwencji tego gwałtownego pobudzenia następuje pojemnożenie następnej. No i tutaj właśnie trzeba by było wręcz wystrzegać się tychże używek. Niestety obniżenie nastroju niektórych... Obniżenie nastroju. Po coś takiego słodkiego właśnie. A więc należałoby się zastanowić, czy jesteśmy w stanie sami się powstrzymać. Zastanów się, człowieku, zastanów się. Właśnie nie jeść z kolei produktów, które będą nam obniżały tą chęć na te produkty. I tutaj znowu wrócę do brokułów właśnie. One, spożywanie w dużych ilościach brokułów i w różnych formach, będzie też powstrzymywało nas po to, że będziemy marzyć o słodyczach, będziemy sięgać po właśnie tego typu produkty. Brokuły tu jeszcze każą jeść pana tematu, słodycze. Czy, pana pytania, czy powinniśmy czegoś unikać. W tym okresie mamy taką skłonność do spożywania tłustych potraw, tłustych mięs, w jakichś zawiesistych sosach, bo to niby wydaje nam się, że jest energetyczne, że to jest ciepłe, ogrzewa, tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że tego typu dania, produkty powodują, że no, będzie nam kilogramów, czyli znowu przyczyni się do tego, że będziemy bardziej tacy... No bo sos jest na mące. Tak powiem. Będziemy ociężani, będziemy pozbawieni energii, a więc tego typu dieta będzie na pewno nie sprzyjała wyrwaniu się z takiego właśnie ospania i z takiego tego naszego obniżenia energii. O jeden wątek chciałbym jeszcze dopytać, bo to było bardzo intrygujące. Wspomniał pan, że spożywanie brokułów w dużej ilości sprawi, że przestaniemy marzyć o czekoladzie na przykład, czy o batonikach. Jak to się dzieje? To znaczy tak, może o czekoladzie to trzeba by było tutaj rozgraniczyć, bo taka czarna czekolada, ciemna czekolada to akurat w takich ilościach powiedzmy jeszcze nie za dużych to jest dopuszczalna, dlatego ona jest źródłem magnezu, jeszcze tam innych składników, natomiast rzeczywiście po innego typu słodycze sięgać nie powinniśmy. Jeżeli chodzi o właśnie różnego rodzaju żywność, ona działa często na siebie tak antagonistycznie, to znaczy jeżeli dostarczamy pewne składniki żywności, które zawierają chociażby minerały, ilość tych minerałów i obecność tych minerałów w organizmie człowieka powoduje, że nie ma, organizm nie ma potrzeby zamiany jak gdyby swojej tych braków jak gdyby na właśnie korzystanie z takich zastępników, jakim jest chociażby właśnie węglowodany, czyli te proste, czyli słodycze, prawda? Czyli tutaj, szybka poprawa humoru. Szybka poprawa humoru. Czyli lepiej jest właśnie przyjmować produkty, w których są właśnie tak jak magnez, jak cynk, prawda? One są w określonych produktach
i wtedy nie będzie braków tych składników i wtedy organizm nie będzie nagle chciał zjeść czegoś, co mu poprawi ten humor. Przyznaję, że jedno pańskie zdanie wprawiło mnie w smutek, wprowadziło mnie w stan smutku, mianowicie kawy należałoby unikać. Jak to? Jesienny poranek bez kawy? Litości, panie doktorze, tak się nie da. Chodziło o używki, wśród nich tak. Pan wymienił także kawę. No, jeżeli chodzi o kawę, to są różne naukowe również punkty widzenia na to, czy kawa nam szkodzi, czy kawa nam nie szkodzi. Raczej w tym przypadku ja bym nie rozważał, czy kawa jest szkodliwa dla zdrowia, czy nie. Natomiast tutaj chodzi głównie o to, że wypicie jednej kawy może spowodować, że rzeczywiście obudzimy się i jest w porządku, ale może być też tak, że wypijemy tą kawę, za chwilę myślimy, że jest z nami wszystko w porządku, a to po prostu działają nadal składniki kawy, prawda? I za godzinę okaże się, że już tych składników je wykorzystaliśmy i nadal opadamy z sił. To głównie chodzi o to, żeby nie działać tak ad hoc, żeby nie działać tak na krótką metę, tylko żeby po prostu ten organizm poprawił swoją kondycję. I tutaj mówiąc o kondycji, mam na myśli oczywiście o poprawę nastroju poprzez dostarczanie odpowiednich składników z żywnością, ale nie zapominajmy również o tym, co właściwie wszyscy znawcy żywienia i osoby, które zajmują się zdrowiem człowieka, na pewno przyznają, że bardzo ważnym także w okresie jesiennym jest ruch i to ruch na świeżym powietrzu. Nie jest nam łatwo wychodzić z pomieszczeń, kiedy aura jest taka, jaka jest, natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby się nawet do tego zmusić, dlatego że po pierwsze powietrze i ruch na tym świeżym powietrzu, nawet jakiś może niewyczynowy, będzie przyczyniał się też pozytywnie do funkcjonowania wszystkich układów i na pewno będzie to też czynnik taki samo, jak gdyby samo zwalczania tego złego nastroju. Czyli zamiast filiżanki kawy o poranku, na przykład długi spacer i dotlenienie mózgu. To proponujemy na zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. Doktor Piotr Dominik, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 8 minut pozostaje do południa, zmieniamy temat. Kampania Bezpieczny Maluch to największa w Polsce akcja skierowana do przyszłych rodziców, dotycząca bezpiecznego macierzyństwa. W ramach akcji na terenie całego kraju odbywają się bezpłatne warsztaty, na których przyszli rodzice zgłębiają wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa dziecka. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, są przygotowane przez ekspertów, którzy od lat zajmują się tematyką bezpiecznego rodzicielstwa. Jeden z takich warsztatów zorganizowano w Grudziąckim Szpitalu. Był tam Marcin Doliński. Przyjechaliście do Grudziądza i edukujecie przyszłych rodziców, mamę, tatę i mówicie o tym, co zrobić, aby dziecko i rodzice byli bezpieczni w tym pierwszym, najważniejszym chyba dla nich okresie. I mówicie tutaj o nie tylko bezpieczeństwie tym w szpitalu czy w domu, ale także w tym bezpieczeństwie takim bardziej ogólnym, czyli też na drodze. Skąd taki pomysł na taką edukację? Kamil Kasiak, ratownik medyczny ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny Maluch. Pomysł powstał z potrzeby rodziców. Trzeba stworzyć kampanię, która będzie edukowała rodziców bezpłatnie z zakresu bezpieczeństwa, więc powstała kampania Bezpieczny Maluch. Głównie tutaj na spotkaniach omawiamy kwestie podróżowania w samochodzie kobiety oraz dziecka. No i pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc u kobiet w ciąży, pierwsza pomoc u niemowląt. Mamy dla rodziców do dyspozycji 50 lalek, więc każdy ma możliwość przećwiczyć te czynności pokazywane przez ratownika. Omawiamy bezdech, zakrztuszenia, utratę przytomności oraz mówimy o czyhających zagrożeniach na dzieci do 3 roku życia. To nie jest tak, że młodzi rodzice wiedzą wszystko, bo jest internet, bo znajomi powiedzą, warto posłuchać specjalistów. Tak, oczywiście, warto. Nie rodziców, nie sąsiadów, tylko specjalistów. Mam nadzieję, że dowiemy się, jak postępować w sytuacjach nagłych i pozwoli nam to w przyszłości uniknąć stresu. Wiem, że takie sytuacje się zdarzają, bo byłam też świadkiem takich sytuacji.
No, trzeba wiedzieć, co robić. Tak z takim maleństwem, nie? Pani na czym najbardziej zależy tutaj, żeby się dowiedzieć? No w razie, gdyby coś się maluszkowi stało, jak zareagować? Łukasz Jędrysek, ekspert warsztatów Bezpieczny Maluch. Taki fotelik powinien być oczywiście przetestowany, powinien być dopasowany do samochodu. Jeżeli wpinamy dziecko do fotelika, zawsze bardzo mocno zaciągać pas na jego ciele. No właśnie, to jest ważne teraz, wtedy, kiedy dziecko podróżuje często w grubym swetrze bądź w kurtce. Dokładnie, więc tutaj powinniśmy zwrócić uwagę w takim właśnie okresie jesiennym, zimowym, żeby dziecko nie miało za dużo odzieży na sobie, bo raz się przegrzeje. Natomiast co jest najgorsze, pas w tym momencie do tego ciała dziecka nie dochodzi, nie wyczuwa tego ciała, tylko wyczuwa tą grubą tkaninę. Dlatego tak samo jak osoba dorosła, która nie powinna jeździć w kurtce zimowej i zapinać pasy na tą kurtkę, tak samo takie małe dziecko, taki noworodek powinien mieć zawsze śpiworek, który ma prowadnicę na pas i w środku po prostu wkładamy dziecko do śpiworka, zapinamy w środku te pasy, sprawdzamy na szczepnięcie i przykrywamy. I to jest najlepsza metoda, żeby dziecko przywozić w okresie właśnie takim jesiennym, zimowym. Kto nie zapina pasu bezpieczeństwa na tej sali, ręka do góry? Już jedna pani podniosła rękę. Kto jeszcze nie zapina? Jedna pani się odważyła pokazać, przyznać, że w 50% narażamy się na poważny uraz podczas wypadku, wtedy, kiedy te pasy są zapięte, ale w sposób nieprawidłowy. Gdzieś tam na brzuchu, gdzieś tam może nad brzuchem, za pośladkami pas biodrowy sobie zapinamy, tak? Jeśli w ogóle jeździmy bez pasów bezpieczeństwa, to aż w 80% narażamy się na poważne urazy podczas wypadku. Kobieta w ciąży bez pasów bezpieczeństwa, tak? Jeśli by siedziała za deską rozdzielczą, prawda? No to oczywiście zatrzymuje się na desce rozdzielczej, robi sobie glonojadę na szybie, tak? I pajączek z włosami na szybie to znak, że kierowca czy pasażer jechał bez pasów. Tak to najczęściej wygląda. No przepraszam, że to tak trochę straszę, ale no niestety udzielałem pomocy kobiecie w ciąży, jak pracowałem w pogotowiu ratunkowym, która nie przeżyła, więc wolałbym, żebyście się panie w tej grupie nie znalazły. Dlatego chciałbym, żebyście tutaj jednak zwracały uwagę na to, na bezpieczeństwo. Jakieś takie rzeczy jak bezdech, jak zachłyśnięcie, to się przydarzyć może i będzie wam się przydarzało. Od razu to sobie powinniśmy założyć, nawet się przygotować na takie sytuacje, że to będzie miało miejsce i w sytuacji, w której dojdzie już do tego, po prostu będziemy przygotowani. Ja państwu dzisiaj podpowiem parę trików, jak sobie z takimi problemami poradzić, ale będziecie już na to psychicznie gotowi. Co należy zrobić? Trzeba to dziecko z łóżeczka wyjąć, podkładając głowę pod jedną rękę pod głowę, drugą rękę pod pupę, przytulić to dziecko, spionizować i to jest pierwszy sposób na reset dziecka, czyli zmiana pozycji jego ciała. Drugi sposób, proszę państwa, jest też bardzo prosty. Wystarczy dziecko pogilgotać po boczku, po stópce. Robimy gili-gili. Proszę państwa, jest takie jedno fajne miejsce, które powinniśmy dmuchnąć. To jest przestrzeń pomiędzy nosem dziecka a górną wargą. Popularnie zwana wąsikiem. I dmuchamy dziecku w wąsik. Mniej więcej tak. Są to ludzkie, jak takie bardzo ludzkie, fajnie, bardzo fajnie, ludzkie naprawdę, jest podejście, prawda, do dziecka, bo my nie możemy przesadzać. Państwo zobaczą, że rodzice często używają słów takich zdrobniałych. Malusicku, malusicku, także mówią do Jezusa. Jezusicku, o to nie o to chodzi. My musimy, możemy, mamy mówić normalnie do dziecka, przy dziecku, niezdrobniałe takie te słówka, niezdrobniałe takie te słówka, tylko normalnie, proszę państwa. Bo ludzie po prostu, jak to się mówi, że chciał być świętszy od papieża, przesadzają, albo dla dziecka wszystko, dla dziecka wszystko. Potem dziecko się rozbisurmani i rządzi rodzicami. Także trzeba w sposób bardzo umiejętny, nigdy nie wolno tak oddać dziecku wszystkiego, że dla dziecka wszystko. Bo takie ładne to dziecko, że ta matka się rozłożyła, że ona nie jest ważna, nic nie jest ważne, tylko to dziecko. Oczywiście trzeba się opiekować, bo to jest delikatne ciałko, ale rodzina to całość, prawda? Także nie zapominajmy. W Biblii właśnie tak jest, proszę państwa, że my nie możemy zachowywać się jak dzieci, tylko mamy zachowywać się jak dorośli. Ba, że nawet, proszę państwa, kobiety mają postępować po męsku. Co to znaczy, że kobiety mają postępować po męsku? Mądrze, mądrze mają postępować mądrze. Radio Tok FM Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra.
Co nowego, co nowego, proszę państwa. Msza, msza nowa. Dzwony biją na mszę. No i moherowe berety. Modlitwy Anioł Pański z Watykanu, z Ojcem Świętym. Oczekujemy na jego pojawienie się w oknie Pałacu Apostolskiego. A widzimy, że w Rzymie dzisiaj jest piękna pogoda. Widzimy zebrany tłum ludzi na placu Świętego Piotra. Pogoda też sprzyja w Polskim Radiu, tym, aby nie chcemy tak za dużo, żeby ktoś w niedzielę zarabiał. W niedzielę mają być supermarkety zamknięte i reklamy też. Która stoi na pierwszym planie. Na pewno Ludzie Święty zobaczy ten bez Polski. Nie, dzisiaj, jak wiemy, obchodzimy pierwszy Światowy Dzień Radio Koncita. A więc takimi też szczególnymi pielgrzymami, którzy tam są na placu, to są właśnie ubodzy, przybyli z różnych stron Europy, świata też i z Polski, oraz wolontariusze, którzy wraz z ubogimi pracują, którzy się nimi opiekują z Polski, ale nie tylko z Polski, bo też widać flagę kanadyjską, jak zwykle zresztą belgijską flagę teraz widzimy powiewającą. Jak zwykle zresztą w takich spotkaniach uczestniczą wierni z różnych stron świata. Kościół powszechny, Kościół katolicki. I to pięknie właśnie przy takich okazjach możemy zobaczyć. Oczekujemy, jak powiedziałem, na Ojca Świętego, który dzisiaj zwraca uwagę naszą całego Kościoła na ubogich. Jak wiemy, jest to temat szczególnie bliski jego sercu i napisał m.in. w orędziu na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy zdążymy coś powiedzieć, bo jeszcze patrzymy w okno, jeszcze go nie widać, a więc w oczekiwaniu. Napisał tak: nie powinniśmy myśleć o biednych jako o odbiorcach dobrych działań wolontariuszy, którzy czynią to raz na tydzień, czy też o doraźnych gestach dobrej woli z naszej strony, które mają na celu uspokojenie naszego sumienia. Takie doświadczenia, choć nieraz ważne i pożyteczne dla uwrażliwienia na potrzeby braci oraz dla ukazania niesprawiedliwości, które leżą u ich podstaw, powinni nas jednak prowadzić do prawdziwego spotkania z Bogiem, a także do dzielenia się, które powinno stać się stylem naszego życia. I słyszymy już okrzyki: jest Duch Święty w oknie, pozdrawia zebranych. Flagi powiewają nad głowami zebranych na placu św. Piotra. Przebieszowie, proszę państwa, Antoni Dołęga. Dzień dobry, dzień dobry. Przedostatnią niedzielę roku liturgicznego Ewangelia przedstawia nam przypowieść o talentach. Pewien człowiek zajmował się w Polsce, przekazał swoim sługom talenty, które były w tym czasie monetami o znacznej wartości. Jednemu słudze dał 5 talentów, drugiemu 2, a innemu 1, zależnie od zdolności każdego z nich. No bo Jezus powiedział, że jeżeli sługa, który otrzymał 5 talentów, który odszedł z biurze i sprawił, że przyniosły zysk, zarabiając jeszcze kolejny. W ten sam sposób zachował się sługa, który otrzymał. Żaden Żyd nie wybierał się, nie było takiej nagrody, bo po śmierci dusza nie wierci, nie ma, dusza jest człowiek. Dziurę w ziemi i ukrył tam monetę swojego. Czyli tak wyjątkowo, proszę państwa, dzisiaj świat to ten sam sługa, który wyjaśnia swemu panu po jego powrocie. No świętują dzisiaj ten dzień biedny. Mówiąc: panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem zmarnym. Tam biedny, nie chcesz rządź tam, gdzie nie musiałeś, zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. W radiu obrotowym. Ten sługa nie ma ze swoim panem relacji zaufania, ale się go boi. Boi się go i to go blokuje. Strach zawsze paraliżuje i często sprawia, że podejmujemy błędne decyzje. Strach zniechęca do podejmowania inicjatyw.
można się zaprowadzić do chronienia się w rozwiązaniach bezpiecznych i gwarantowanych. Prowadzi taką politykę w ten sposób instytucji otwartych, my dochodzimy do tego, że nie czynimy nic dobrego, żeby nie tylko aby iść naprzód i wzrastać na drodze życia. Jest to niezwykle istotne, żeby również trzeba mieć nie lęk, trzeba mieć listę muzeów dostępnych do zwiedzania. Przypowieść ta pomaga nam zrozumieć, jak ważne jest posiadanie prawdziwej idei Boga. Nie wolno myśleć, że jest on niedobrym, ostrym i surowym panem, który nas chce ukarać. Jeśli jest w nas taki fałszywy obraz Boga, to wówczas nasze życie nie będzie mogło być owocne, ponieważ będziemy żyli w strachu. A to nie prowadzi nas do niczego konstruktywnego. Co więcej, jesteśmy wezwani do refleksji. Ona nas paraliżuje, nas niszczy. SS-mana, jesteśmy wezwani do refleksji, aby odkryć, jaka jest naprawdę dzisiaj obrona Szulcu też. Już w Starym dzień biedny, dzień ubogich, ale i obrona Szulcu. Pokaz dokumentów zaplanowano w ponad 80 miastach na świecie, także w Polsce. Bruno Schulz jest autorem tomów opowiadań takich jak Sklep z Rolą oraz Sanatorium pod Klepsydrą.